Witam serdecznie na kanale Ryby Ja, czyli Wędkarstwo na Luzie. Jesteśmy dzisiaj w gdyńskiej marynie jachtowej. I powiem wam tak, że jest 19 lutego, godzina 7:00. Piękny wschód słońca już za nami. I pomimo, iż nadal obowiązuje zakaz portowy, my tutaj będziemy wędkować. Marina jachtowa, nie są to wody portowe. Bramka otwarta. Wchodzimy i zapraszam na film. Dzisiaj zastosujemy takie małe przynętki, takie 5-centymetrowe. No i spróbujemy, może dziś nam się poszczęści i będzie pierwsza rybka w tym sezonie. Obejdziemy sobie w koło. Tam, pójdziemy tam i na tamto molo zobaczymy. Otwarte jest, więc możemy sobie tutaj pospacerować. Bardzo lekka czebureczka, 2-gramowa. No i wczoraj bardzo wiało, sztorm. Dzisiaj wiatr ustał. Pogoda zapowiada się całkiem fajna. Pomyślałem sobie, dlaczego nie? Rybka się spławiła, więc jest szansa. Spróbujemy dorzucić właśnie tam, gdzie ta rybka się spławiła. No, mniej więcej. Słuchajcie, mój ostatni film, spinning nad Motławą, wywołał falę komentarzy i bardzo wam za to wszystko dziękuję. Były komentarze pozytywne. Ja nie mówię tutaj w tej chwili o filmie, może inaczej. Zamieściłem link do filmu na pewnej grupie facebookowej, społecznościowej i tam
rozpętała się tak zwana gównoburza. Było bardzo dużo komentarzy pozytywnych, za które Wam serdecznie dziękuję. Za te negatywne również są dla mnie jakimś tam bodźcem do tego, żeby cokolwiek poprawić. Jednak zdarzyło się kilka komentarzy takich... Wiecie Państwo co? Nad Motławą są tak zwani strażnicy Motławy. Ludzie, którzy uważają, że Motława jest ich prywatnym łowiskiem. Dostałem, krótko mówiąc, burę za to, że nagrałem tam filmik, że pokazuję miejscówki, że poinformowałem, gdzie można za darmo zaparkować. No panowie, to nie jest wasze prywatne łowisko i ludzie będą przyjeżdżać nad Motławę i będą tam wędkować. Ja też tam będę przychodził, ale tutaj chcę też powiedzieć, że dostałem kilka prywatnych wiadomości. Nie będę wymieniał tutaj osób. Myślę, że jeżeli ci ludzie oglądają ten film, to wiedzą, o kogo chodzi. Gdzie bardzo takie pobudzające to było. Rób swoje, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się strażnikami Motławy. Także warto jechać nad Motławę. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się Państwu pochwalić. Dostałem taki oto prezent. Jest to terminarz wędkarski. Bardzo fajny kalendarzyk ze zdjęciami. O, proszę bardzo, opisane metody wędkowania. Jest rejestr połowu ryb, są wymiary i okresy ochronne ryb i dostałem to na rozwój kanału od pana Grzegorza, któremu bardzo serdecznie za to dziękuję. Zmieniłem sobie przynętę, no teraz spróbujemy na coś takiego jaskrawego troszkę. W sezonie letnim nie za bardzo da się tutaj połowić, ponieważ zawsze dużo jachtów, żaglówek tutaj stoi, ale teraz z zimą jak najbardziej. Również w tygodniu nie za bardzo, po drugiej stronie trwają cały czas prace remontowe, więc do późnych godzin w zasadzie do 17-18 jest tutaj straszny hałas. No dzisiaj niedziela, wcześnie rano, nic się nie dzieje, spokojnie można sobie przyjść, powędkować. Samochód zaparkowałem na skwerku Kościuszki. No, nie wiem jak tutaj jest z tą strefą parkowania tak naprawdę, chociaż jestem mieszkańcem Gdyni. Natomiast dlaczego przyjechałem tutaj dzisiaj w niedzielę? Również dlatego, że jako mieszkaniec Gdyni w niedzielę mam tutaj parkowanie za darmo, więc jestem na rybkach. Thank you.
Na razie bez rybki jestem. Fajnie, cieplutko. Słoneczko wschodzi. Miejmy nadzieję, że zima już nie wróci. Będzie można udać się nad jeziorko, na federa. To, co najbardziej lubię. Lód puści. Zobaczymy. Zastosowałem się dzisiaj do porady pewnego kolegi z grupy Spinning Motława i używam dzisiaj mniejszych przynęt. Zobaczymy, czy może one tutaj się sprawdzą. Ja myślę, że na moim ostatnim filmie właśnie nad Motławą miałem troszkę za duże przynęty. A te okonie chyba wolą właśnie takie bardziej delikatne. Także założymy sobie teraz o takie coś. Tutaj mam troszkę cięższą tą czebureczkę. Jest ona 4-gramowa. No ale szybciej spadnie na dno. Raz, że 4 gramy szybciej spadają na dno, to po drugie mogę troszkę dalej rzucić. Nie wiem, czy ma to jakiś sens, ale trzeba próbować wszystkiego. Bardzo chciałbym dzisiaj złowić tą pierwszą rybę w 2023 roku. No i mam nadzieję, że mi się dzisiaj to uda. No tak, spotkałem właśnie wędkarza, stoi tutaj, z kolei kolega próbuje za śledziem. Nie wiem, czy to nie za wcześnie jeszcze na śledzie, no ale niech próbuje. Tak samo ja za okoniem próbuję, jak i pan za śledziem. Thank you.
jachty stoją, czekają na sezon. Zobaczcie, wiaterek słabiutki wieje sobie. Ja zmieniłem znowu przynętkę na taką jaskrawą rybkę zielonkawą. No i próbujemy dalej. Pięknie, pięknie się robi. Powiem szczerze, pierwszy raz tutaj jestem na rybach, chociaż tyle lat mieszkam w Gdyni, ale zawsze wydawało mi się, że tutaj jest zakaz wędkowania. No ale kolega z kanału Morska TV uświadomił mnie, że nie ma zakazu. Nie ma zakazu portowego. No, bosman czasami goni, ale dlaczego goni? Nie wolno wchodzić na jachty, nie wolno w te jachty uderzać tymi naszymi ołowiami. To są drogie rzeczy bardzo i nie możemy ich niszczyć. Dlatego w sezonie letnim tutaj raczej nie wolno przychodzić. No, zakazu nie ma, ale bosman goni. No i z jednej strony nie dziwię się, jest tyle innych miejsc. No teraz mówię, wiosna, jesień, zima, wtedy kiedy tych jachtów nie ma na wodzie, kiedy nie ma takiego tłoku, kiedy my po tych jachtach nie chodzimy, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie mogli tutaj przyjść wędkować. Zauważyłem nawet, że są tutaj fajne miejsca takie, gdzie można by z federem usiąść i popróbować. No może kiedyś spróbuję. Zobaczcie, ile tutaj tego stoi. Piękna wodzie. Na te pływające takie pomosty nie wolno wchodzić. Bramki są pozamykane. A pewnie też z jakichś względów bezpieczeństwa. Ale wcale nie chcemy tam wchodzić. Świat budzi się do życia. Ptaki śpiewają. Czy śpiewają? Nie wiem, czy śpiewają. Coś tam skrzeczą. No w każdym razie życie budzi się. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze kawałeczek mamy do przejścia, więc idziemy. Super jednostki. Dobra, zobaczmy tutaj.
No nic, rybek nie ma. Pan, który był tam na drugim właśnie brzegu, na tym falochronie, również nie widziałem, żeby cokolwiek wyciągnął. No nie wiem, wydaje mi się, że na tego śledzia to jeszcze tutaj jest troszkę za wcześnie, za zimno. Ale jak to mówią, machaj będą, ryby będą. No niestety tutaj nie wejdziemy. Brama zamknięta na kłódkę. O, szkoda, szkoda. Dobra, pójdziemy kawałeczek w drugą stronę, powrotną. Thank you.
Tak więc słuchajcie, nie udało się dzisiaj znowu złowić żadnej rybki. No szkoda, ale tak to bywa. Miałem taką nadzieję, że w końcu mi się uda rozpocząć sezon, pokazać wam jakąś rybę. No nie udało się, nic na to nie poradzę. Wędki mam już spakowane. Wędkę mam już spakowaną. Idę pomału w kierunku samochodu. Mimo wszystko zapraszam was do subskrypcji, komentowania. No i mam nadzieję, że w końcu się uda. Panowie z ochrony naprawiali płotek, naprawiali to, co wczoraj wiatr rozwalił, bo wichura była straszna, poprzewracało te ogrodzenia. No, panowie z ochrony właśnie naprawili. No więc dziś już nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami i zaprosić na kolejny film. Marinę jachtową w Gdyni odwiedzę jeszcze na pewno nie raz. Bardzo fajne miejsce, polecam. Będę tutaj przyjeżdżał, a mój następny film, mam nadzieję, że będzie to Feder i być może rzeka. Chciałbym się wybrać nad Wisłę, ale to wszystko zależy od pogody. Jeżeli pogoda dopisze, to zrobię to. Jeżeli nie, pospinninguję na Motławie. Do zobaczenia.